Ej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2. Stay human! Gadzio, tu jesteś! Dziękuję. Dziękuję za wódkę. Dziękuję. Napijmy się. Za mnie i za kolejny rok w tej dziurze. Nie jesteś taki zły, wiesz? W końcu się do mnie przekonujesz? Nie, po prostu są gorsze dupki od ciebie, a ja jestem pijany. Gdzie jest Lawan? Widziałem ją z tobą. A, graliśmy w grę i zadałem złe pytanie. Jak zaczęła się lista celów? Ach, gadzio. Przez siebie zaczęła myśleć o przeszłości. Słuchaj, i nie mówię ci tego dlatego, że cię lubię. Sam nie wiem, dlaczego ja ci to kurwa mówię. Ale nigdy nie pytaj Lawan o jej przeszłość. Kumasz? Dobrze. A teraz spadł. Mam urodziny. Ale ty jesteś niedowolony, strasznie. Ale tak czy inaczej, moi drodzy, witam was serdecznie raz jeszcze. No i co? Idziemy do tego dupka cholernego. Juana. Don Juana. Juan, Don Juan. Kurde, tam nie dolecimy na pewno. Trzymam się tak blisko krawędzi, żeby prawie czegoś nie spieprzyć. Zaraz mi się niestety skończy lot w kosmos. Niech się to zrespi wszystko. Hop. Hop. I do góry. Tam już chyba nie ma nic, kurde. O nie. O nie, jesteśmy zgubieni. Żartuję. Zrobimy tu jumpa. Pyk. Pyk. Jesteśmy już. Prawie. 230 metrów. To nie jest dużo. Ale fakt faktem, zaraz się skończy nam. Skończy nam się nocka. Opa. O nie, są zombie. Ja jestem tutaj tylko pociągiem. Kurwa. Co to było? Myślałem, że to był ten screamer do strony, no, ale jednak nie. Opa. O, dobra. Pykło. Czyli tak, ten przyjaciel widzę, że jest tylko tutaj w dzień. I szybko pyk. Na paralotni. No bez jaj. Co ty robisz, chłopie? Lecimy dalej. Już powinienem w sumie spać, wiecie? Powinienem już spać, bo wróciłem w sumie z drugiej zmiany w pracy i jest godzina 1:14. Nagrywam odcinki na jutro. Kurwa, jestem zjebany. To jest szok. Ja biorę za dużo na głowę, ewidentnie. Ale naprawdę staram się trzymać te dwa odcinki minimum dziennie. Ale powiem wam, że kiedyś uważałem, że jest to wykonalne w moim wykonaniu. A jednak nie. Mam czas na inne aktywności. O dziwo. Więc już w sumie od listopada cały czas te dwa odcinki dziennie macie. Naprawdę mi miło, że ten kanał się powolutku, bo powolutku, ale się rozwija. Jest to naprawdę przyjemne. Niezłe z niego ciacho, prawda? Przyłączysz się? Im więcej, tym lepiej. Nie dzięki. Zawstydziłem cię? O, wybacz. Tak już wpływam na ludzi. Zaczekam na ciebie, ale pośpiesz się. Muszę przyznać, podziwiam twój upór. Aż jestem ciekaw, co zrobisz, kiedy znowu odeślę cię z kwitkiem. Będziesz żałował. Szesnastoletni single malt z Highlandu. Rozlana rok przed wybuchem pandemii.
Czytałem, że jedna beczka tego trunku poszła na aukcji za ponad $500,000. Ha, co za wysublimowany prezent. O, napisie. Twoje zdrowie śliczne. Co mogę powiedzieć? Rozbroiłeś mnie. To co, nadal szukasz tych lamp? Matt wspomniał, dlaczego tak mu zależy? Dlaczego naprawdę ich chce? Tak, chcę zająć wieżowiec VNC. Czekaj, poważnie? Facet całkiem ześwirował. Nikt tego nie próbował od lat. Czyli to niebezpieczne. I po to są te lampy. Tyle, że lampy wymagają prądu. O ile mi wiadomo, tam go nie ma. Niektórzy próbowali zdobyć wieżowiec bez prądu. Bohaterowie i głupcy skończyli jako przystawki dla przemieńców. To już problem Matta. Co cię to obchodzi? Obchodzi mnie, bo coś tu nie gra. Nie masz takiego wrażenia, Aiden? Matt chce chronić miasto. Matt chce przygotować miasto na nadchodzącą ofensywę rzeźnika. Czyli powinniśmy zbudować mu pomnik, tak? Sęk w tym, że rzeźnik nie planuje żadnego ataku. Skąd wiesz? Mam swoje wtyki. Także wśród renegatów. Od zakończenia wojny to my zajmujemy centrum miasta, a pułkownik siedzi na zaporze. Jedno przesunięcie dźwigni i pół miasta znajdzie się pod toksyczną wodą. Pułkownik nie jest głupi. Wie, że wojna oznaczałaby koniec dla wszystkich. To dlaczego rzeźnik zaatakował kantynę? To centrum miasta. Dobre pytanie. Istnieje możliwość, że to nie pułkownik wydał rozkaz. Dzieje się coś poważniejszego. Coś, czego jeszcze nie rozumiemy. Co z tymi lampami? Co z tymi lampami UV? Po co mu są potrzebne? Jack coś ukrywa. Od jakiegoś czasu zamawia dużo więcej lamp, niż mógłby potrzebować. A potem część tych lamp po prostu znika. Po dostawie nie ma po nich śladu. Co masz na myśli? Po co Jack miałby kraść lampy? I tu, przyjacielu, zaczyna się cała zagadka. Jack nigdy nie pogodził się z tym, że nie pokonał rzeźnika, kiedy miał okazję lata temu. Wiedział, że jeśli go zaatakuje na zaporze, pułkownik zamknie śluzy. Rosnący poziom wody wypchnie z ziemi chemikalia, a one zabiją wszystko, co żyje w mieście. Ten impas trwa od ponad 10 lat. Każdy czeka na ruch tego drugiego. Aż nagle ktoś włączył prąd i coś się zmieniło. I renegaci zaatakowali kantynę. Nie mam czasu na te gierki. Nie jestem tu dla przyjemności. Potrzebuję lamp, żeby... Odkryć, co się stało z twoją siostrą. Tak, Aiden? Mówiłem ci, że mam wtyki. Może uda mi się coś wywęszyć o Waltzu i twojej siostrze. A konkretnie na temat tego naukowca z GRS, którym próbujecie się skontaktować. Powiedziałbym nawet, że z moimi środkami znajdę tę osobę szybciej niż Matt. Wątpię, żeby w ogóle był w stanie ją znaleźć. No i tak. Idziemy, nie lubię cię, kurde, zostaję z Mattem. Skąd mam wiedzieć, że sam czegoś nie kombinujesz? Nie jestem twoim wrogiem, Aiden. Szkoda, że tego nie widzisz. Dostaniesz lampy. Pogadaj tylko z Demulinem. Kim on jest? To mój człowiek. Wysłałem go po więcej lamp, ale od jakiegoś czasu się nie odzywam. Gdzie go szukać? Ostatnio kręcił się gdzieś w pobliżu. Znajdź go, a potem wróć do mnie. Robi się. Nie lubię cię, więc nie chcę z tobą brać żadnych zleceń, padalczu. Idziemy. Idziemy stąd, bym zirytował. Po co mi ten wybór był? Po co? Po co? Mamy punkty w ogóle do rozdysponowania. Trzeba o tym pamiętać. Pamiętać, jest godzina 7, więc też ja bym się przespał.
To było spanko. Jest wyżej. Jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie jest ta moja kantynka? Tu jest moja kantynka, dzień dobry. Idź spać. Chciałem, że znów zostanie ataku biedny. A, żeś się przespał pół godzinki? Jeszcze raz. Ale ty masz tylko dzień te ataki teraz, przynajmniej. Dziwne. Dobra, mamy kolejny punkt siły. Wiatrak, silne kopnięcie, unik. Nie, to było rzut po dźgnięciu. Chyba tego nie chciałem. Fala uderzeniową chciałem, teraz może wiatrak czy precyzyjne celowanie. Dobra, wiatrak. I lecimy w nocy standardowo. I musimy odszukać tego padalca o nazwie... A, znajdźcie zaginiony oddział, dobra. No, ale tego kolesia, który ma nam dać lampy. No i kochani, tak jak właśnie wam powiedziałem, cieszę się w sumie, że ten kanał powoli, bo powoli. Faktycznie ostatnio jest taki przestój subów. Ale powoli ten kanał się rozwija. Miałem nadzieję, że Dying Light troszeczkę nas tutaj więcej sprowadzi. Aczkolwiek to niestety Techland pokrzywał moje plany. I wszystko mi popierdzielił. Bo na przykład wziąłem specjalny urlop, żeby w piątek sobie wystreamować tego Dying Lighta. No ale niestety już z miejsca byłem przegrany, bo oczywiście dzień wcześniej inni mieli Dying Lighta. Niefajne, no ale niestety nic z tym już się nie zrobi. Nic z tym się już nie zrobi. Opa. Latareczka. I te lampy gdzieś mają być tu chyba. O nie. Hej! Jest tam kto? Pluiwa. To jest na dole. Wiesz co, przyjacielu? Ja ciebie. Kurde, nie trafiłem. Hop. To we mnie plujesz, gnoju. O cholera, o cholera, o cholera. Czym ty kurde jesteś? Fuck. Walło to walło? Nie walło, teraz walło. Dobra, teraz walło. O nie, firale lecą. Won. O, Kasiutka. Chyba nic nie mogłem wziąć, naprawdę? Witam, żegnam. Więcej was matka nie miała? Po czym ty schodzisz? To jest pytanie za milion punktów. Już? Nie żyjesz. Dobra, niech te firale się troszeczkę tutaj ogarną. Au! Ale po gębie dostałem. Obstawiam, że działasz tak samo jak stare tyranty. Ups. Dobra, won. Come to papa. Kamieniami to rzucasz? Rzucasz! I to mocno. Kurde, duży jesteś. Najgorsze jest to, że przez ten ogień nic nie widać. Przez ten ogień nic nie widać. Nic, a nic.
Dobra, popadało to w ścierwo. Uwałeś? Chodź, 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 ciki, 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 toś, toś. O kurde, dobra. Au! No, tą stronę też? No, czemu to tak nie zadziałało, jak miało zadziałać? No, bez jaj. Halo, halo! Kiciuś! Tak nie wolno. To jest nie fair play. Ciebie trzeba zabić najpierw. No, dawaj. Kici, kici, taś, taś. Chodź, 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 hop! Nie w tą stronę, stary. Wow, ole! Hasta la vista, baby. Dawaj! Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Ała! Przepraszam. Wow, widziałem to, jak leci mi w zęby. Szybkie leczonko. Dobra. Runda druga. Kiciuś number two. Lecisz. Dawaj. Pokaż. Pokaż, że masz jaja. Upak. Wow. Au. Zapomniałem, że on zaczyna bierzgać łapkami. No bez jaj. Tak nie miało to wyglądać. Tra la 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 la. Tak nie miało to wyglądać wcale. Nic a nic. No, weź! Spadaj! No! Bambus! No chodź. Chodź do tatusia, chodź. Won. Dziadu. O nie! Nie mam apteczek. Nie mam apteczek. Dobra, zróbmy ich kilka. Dobra, starczy ci tyle, chłopie. Lecimy dalej. No ale ta kula do burzenia to jest Menda. El Mendo. Czy ja mogę cię troszeczkę... Patrz, jestem jak... Jak tajfun. Tylko bez tajfuna. No i po co, po co, po co, po co? Chodź, dawaj, dawaj, dawaj. Solo no molo. O, nie, nie, nie. Kitku, kitku. Ale mam minutę, dwie. Nie. Wow. Dawaj. Nie działa to tak jak miało. Wow. Torki, że tak się skupiam teraz na grze, ale próbuję go jak najszybciej walnąć. Kurwa, znów pirale przylecą. Znów przylecą pirale. No gdzie wy jesteście? Ile was tu jest do cholery jasnej? O kurde, leci ten... No co ty robisz? Co wy takie szybkie dzisiaj jesteście? Uhuhu. Ty już tu przyleciałeś?
Jezu, ile was tu jest? Ile was tu jest? Au! No, czy cię posrało? Ej, no te firale są dzisiaj pojebane. Do potęgi. Dobra, nawet użyję tej wojskowej na szybko. O Jezu, porąbańce. Leć, 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 leć. Wow. Porąbaniec zasrany, no. No, gdzieś ty był niemi kto polony teraz. Powinieneś być po prostu... Nie chciałem tego! Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Au! Ale ty mnie robisz. Dziadu zasrany. Dobra, szybko, 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 szybko. Mamy mało czasu. Nie ma czasu. No jak? No bez jaj. Tak paść, no nie. Kurde. Nie miało tak wyglądać. No bez jajec, naprawdę. Ile tu jest zombiaków, jakie agresywne dziady. Jezu, ja mam większy problem z wami niż tym dużym. Zdą się. Kolejny? Nic, nie? Już nie? Weź ty rzucaj we mnie, a nie w różne inne rzeczy. Proszę. Chodź. Jeszcze raz. Góra dwa. Kurwa, ty jesteś posrany. Jest, padł. Gnój. Ile ty krwi żeś mi napsuł? Ile żeś ty mi krwi napsuł, tylko ja wiem. Dobra, ale to było trochę tych... O, właśnie tego. Tu jest, jest jeszcze, dobra. Zbieramy to przy okazji. Bo są jednak te trofea niepospolite, które w sumie chyba już dawno nie używałem. I ich nie miałem. Tego co widzę po tym, jakie one się stały silne. Stały mega silne. Nie, tego to nie chcę. Tu jest jakiś mod hydraulika, duperelki, selki. Niepospolite. Dobra, czy my już możemy wejść, bo już jest 23 minuty, 4 nawet. Dobra robota. Pokazałeś mu. Chyba masz supermoce. Utknęliśmy tu przez tego bydlaka. Nie chciał odejść. Wyskoczył na nas, jak tylko tu przyszliśmy. Mark mocno oberwał. Ledwo udało nam się uciec i tu zaszyć. Jakiś czas temu się uciszył. Myśleliśmy, że może w końcu polazł. Ale jak zacząłeś walić w naszą barykadę, wszystko zaczęło się od nowa. Szukam Demoulin. Widzieliście go? Na górze. Chodź, bierzemy cię do lekarza. No. No nie wiem. Ja sam siebie nie uratowałem, więc nie wiem, czy ja was uratowałem. Jak na razie to ja darłem gębę i dziewczynka. Dobra, to wszystko, wszystko. Idziemy na górę. Kurde, 20 minut walki z tym durnym Utamungiem, no. To jest zamknięte. Demoulin, tak? Jestem... Nieźle. Nieźle. Aiden, miło cię poznać. Masz wyjątkowe zdolności i nie wyglądasz mi na stróża prawa.
Kim jesteś? Powiedz coś o sobie. Jestem pielgrzymem. Trafiłem tu niedawno. Pielgrzym? Daleką drogę masz za sobą? Dosyć daleką. Dlaczego pytasz? Odwiedziłeś może kiedyś Marsylię? Nie, nigdy o niej nie słyszałem. Moje rodzinne miasto. Ciekawe, co z niego zostało. Zapytaj o lampy. Juan chciał, żebym sprawdził, jak tam lampy. Ech, lampy. Mówił nam, że to małe piwo. Nie takie małe. Faktycznie trochę znaleźliśmy, ale udanym połowem bym tego nie nazwał. I dużo nas to kosztowało. Kapral, którego zabiło to bydle, ma brata w oddziale. Biedak kompletnie się załamie. Obecnie jest razem z oddziałem na południu, na Lower Dam Promenade. Urwał się z nimi kontakt. To nie brzmi dobrze. Musimy go znaleźć. Matka chłopaków tydzień temu straciła męża w ciemnej strefie, a dziś syna. Gdyby straciła kolejnego, żadna matka by się po tym nie pozbierała. Spróbuję ich znaleźć. Dobra. Chodzi o Sebastiana. Wyspy zawsze były niebezpieczne, a teraz jeszcze obsiedli je renegaci. O jest. Coś mi się wydaje, że w sumie ta wieża to będzie jedna z ostatnich misji tutaj. Takie mam wrażenie. Takie mam kurde wrażenie, bo cały czas odsyłają z jednego miejsca na drugie. Hej, dzięki za pomoc, stary. Kolego, żyjemy tylko dzięki tobie. Nazwę syna na twoją cześć. Jak się nazywasz? Jeśli urodzi mi się syn, nazwę go tak samo. Będziesz ojcem? Gratulacje. No, nie do końca. Nie znalazłem odpowiedniej dziewczyny. Jeszcze. Ale kiedy znajdę i będziemy mieli syna, nazwiemy go... Aiden. A jak będzie córka? Aidena. Niedługo całe to miasto będzie, kurwa, same Aideny. O matko, dobra. Nie było fajnie, ale nam się udało. Jest 20 metrów do jakiegoś miejsca ciekawego. Ja bym przelukał tylko. A, dobra, to już wiemy, co to jest. Ej, ty się ogarnij. No i pościg. No i pościg. Hej, jak się trzymasz? Świetnie, za to ci z zaopatrzenia kompletnie sobie nie radzą. Czego się spodziewałeś? Przed upadkiem to byli zwykli ludzie. Rzemieślnicy, nauczyciele, ogrodnicy, nie żołnierze. Dobra, uciekamy. Uciekamy. Jeszcze mi się stamina skończyła, cholera. Więc nie jest dobrze. Opa. Dobra, pościg dobiegł końca. Spoko, wydymaliśmy ich bez wazeliny. A po całej mnie nos z tą apteczką. Hop. Hop. I hop. O, mam cię. Kiciuś, mam cię, kiciuś. O, w sumie zawsze jakieś punkty. Zapal się, pięknie. Serio, te pirale są ciężkie. Nie to. Nie to. O to. Dobra, 80 metrów niby. Aż powiem wam, że obwaliłem pandolety. Dobra, zaginiony oddział. Szlak. Co się dzieje? Renegaci. Kolejni. Znowu? Co to ma być? Założę się, że rzeźnik i Wolf maczali tym palcem. Ale dlaczego teraz? Co ty robisz, chłopie? Jesteście tam? Zmoście się! Au! I co teraz? Sebastian, Tobaja, zgłoście się! Dobra, one left. Znaczy, dobra, może nie one left. Jeden to dopiero zginął.
co ci znak życia? Pyk, pyk. Co ty tu ćwiczysz, dziadu? Aha, znów. Dziu babka. Dajcie mi jakiś znak życia. Po co ci znak życia? Dajcie mi jakiś znak życia. Nie ma. O, jaki słab piękny. Jesteś na to gotowy, do... A ty? Sebastian, to Bajan. Zgłoście się. Hehehe, headshot. Jesteście tam? No jesteśmy, jesteśmy. Znalazłem twoich ludzi, przynajmniej część z nich. Przykro mi, nie żyją. Ethan, masz pewność? Ilu ich jest? Dwóch, to znaczy dwa ciała. W oddziale było pięciu, jest jeszcze trzech. Nie traćmy nadziei. Poszukam ich. No dobra. Tak już w sumie powinienem kończyć odcinek, ale... Dobra, przedłużmy chwilę. Tak, chwileczkę, chwilunię. Chwilę tuńkę. Tu lećmy dupkę. No właśnie, ale tu jest zadanie po drugiej stronie. Kurde. No, tu jest safe zone. Jasiutka. A nie, części elektryczne. Tam coś było. Tam coś było. Piekli tędy. Kurde, ja nie mam broni. O Jezu, co one takie mocne się zrobiły w jednej chwili? O, bo ja taki słaby. A ta broń była naprawdę taka mocna? Dobra, kochani, nie zdążymy tego zrobić, niestety. Nie zdążymy, kochani, tego zrobić, więc zrobimy to w następnym odcinku, więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jak i harmonogram macie w opisie, ale w tej chwili się żegnamy. Trzymajcie się. Hej, hej.